Szczęść Boże, w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Nie pomyślałem, że można opowieść o Łazarzu potraktować jako opowieść o spowiedzi. Takim porównaniem zaskoczył mnie święty Augustyn. Abyś się spowiadał, Bóg daje wielki głos. Wzywa cię z niezwykłą łaską. I tak jak zmarły wyszedł jeszcze związany, tak samo kto będzie się spowiadał, jest jeszcze więźniem. Aby został uwolniony od swoich grzechów, Pan powiedział sługom, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Co oznacza rozwiązać i pozwolić mu chodzić? To, co rozwiążecie na ziemi, będzie też rozwiązane w niebie. Jak tu nie kochać Słowa Bożego, które nieustannie pokazuje, że nie jest martwe, lecz żywe, jak Łazarz po wskrzeszeniu Jezusa. Każdy z nas jest chory na nasze słabości do grzechu. Jest to stała przypadłość, lecz nie prowadzi do śmierci, ale do ukazania chwały Bożej. Bo każdy z nas otoczony jest miłością tak samo jak Łazarz, przyjaciel Jezusa. Jedynie nasze uparte trwanie w niełasce i grzechu powoduje, że zaczyna cuchnąć. Smród jest konsekwencją pozbawienia siebie dopływu świeżej łaski, która sprawia, że żyjemy. Spróbujcie rozlać na podłodze w kuchni jakiś syrop i nie sprzątajcie go natychmiast. Pozwólcie, by po nim deptano i roznoszono po całej kuchni. Zobaczycie, jak szybko pokrywa się coraz większą powierzchnię podłogi, jak przyczepiają się do niego inne śmieci, jak plamy robią się coraz czarniejsze. A później pomyślcie, ile trzeba będzie włożyć pracy w sprzątnięcie tego bałaganu, który powstał tylko z jednego powodu – braku reakcji na powstałą plamę. Tak działa ociąganie się ze spowiedzią. Grzech opanowuje coraz większy obszar naszego życia, a późniejsze przyjście do konfesjonału sprawia, że jest nam trudno się do tego zebrać. I w konsekwencji zamiast jednego grzechu musimy wyznać o wiele więcej. Trwanie w grzechu jest jakby zasłonięcie się kamieniem, który wtoczono na grób Łazarza. Jest trwaniem w ciemności, żeby nic nie wyszło na jaw. Pojawienie się Jezusa powoduje usunięcie kamienia i pokazanie światu tego, co siedzi w środku. Kiedy Marta mówi, Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł, dotyka bardzo wrażliwego miejsca w nas. Mianowicie chodzi o to, że to nie Jezus nas opuszcza, lecz my odchodzimy od Niego. Po prostu nie ma Go w naszym życiu, a to prowadzi, że żyć prawdziwie przestajemy. Dla Chrystusa liczy się jedynie życie, gdyż On sam określił siebie zmartwychwstaniem i życiem. Śmiercią dla Chrystusa jest istnienie bez Niego, poza Nim, istnienie w stanie grzechu. Pan Jezus wskrzesił Łazarza na krótko przed własną swoją śmiercią. Rozkładającego się trupa Jezus budzi do życia z taką samą łatwością, z jaką my budzimy kogoś śpiącego. Wielu się zastanawia, dlaczego Jezus zapłakał nad grobem przyjaciela, skoro za chwilę ma go wskrzesić. Nie jest to płacz nad Łazarzem, lecz nad ludzką śmiercią wiary i nad tym, że my oddalamy się od Boga, który jest źródłem życia. Ten płacz ma również inne znaczenie, bo jest on ukazaniem słabości kogoś kochającego. Bo czasem płaczemy z bezsilności. Żony nad swoimi mężami uciekającymi w alkohol, rodzice nad dziećmi budującymi swoje życie bez Boga. Nie myślmy, że ten płacz Jezusa to jest Jego słabość fizyczna, bo przecież pokazuje nam nieskończoną potęgę swojej miłości. Drugim faktem, który może nas dziś dziwić, że skoro Maria, Marta i Łazarz byli przyjaciółmi Jezusa, to dlaczego ociągał się z przyjściem? Dlaczego nie poszedł natychmiast po usłyszeniu wiadomości o chorobie Łazarza? Na pewno nie wynikało to z niechęci. Jezus zna ludzkie serca i wie, że w wielu wypadkach są strasznie zatwardziałe. Dopiero bardzo mocny dowód jest w stanie skruszyć naszą skamielinę. Zamykamy czasem Boga w ciasnych bramach. Świadczy o tym pytanie, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by Łazarz nie umarł? Ograniczamy moc Boga. Mówimy, jak Bóg ma działać. A kiedy uczyni inaczej, niż my byśmy chcieli, gdy objawia się nasze niezrozumienie Jego łaski. Powiedzenie przez Jezusa, odsuńcie kamień, jest wezwaniem, byśmy usunęli z naszego życia to, co odgradza nas od Boga i nie pozwala spojrzeć na Niego w pełnym świetle. Pozwalamy sobie na zbyt wiele logiki, a zbyt mało polegamy na Bogu i Jego mocy, która jest nieograniczona. Przecież może On nas wyrwać z otchłani naszych problemów, grzechów i ograniczeń. Tylko trzeba nam w tym wszystkim wiary. Wierzmy, że Jezus może w nas wskrzesić to, co umarłe. Na początku oddajmy Mu nasz grzech, by zasmakować naszego życia, by doświadczyć życia z Jezusem, który mówi o sobie, ja jestem zmartwychwstanie i życie.
to On nas prowadzi ku życiu wiecznemu. Czyn Jezusa wskrzeszającego Łazarza ukazuje, co może zdziałać moc Bożej łaski i dokąd może sięgać nasze nawrócenie, nasza przemiana. Dla miłosierdzia Bożego, ofiarowanego wszystkim, nie ma żadnych ograniczeń. Pan jest zawsze gotowy podnieść kamień nagrobny naszych grzechów, który nas oddziela od Niego, światła żyjący. Tak powiedział papież Franciszek, a w innym miejscu dodał kolejną zachętę. Chrystus nie poddaje się grobom, które sami sobie zbudowaliśmy przez nasze wybory zła i śmierci, przez nasze błędy, przez nasze grzechy. Zaprasza nas do wyjścia z grobu. Wyjdź na zewnątrz. To piękne zaproszenie do prawdziwej wolności. Z Panem Bogiem.